Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnej recenzji i po prostu najprościej w świecie witam w recenzji doktora Strangea w Multiversum obłędu. A zanim jeszcze zaczniemy kilka słów, mianowicie po pierwsze, ostrzeżenie przed spojami Generalnie nie ostrzegam przed spojami bo moje recenzje filmów są tak minimum tydzień po premierze, bo tak akurat wychodzi, że na te filmy idę. Ale że tym razem byłem na premierze filmu i to chyba wydaje mi się, że chyba pierwszy raz w życiu byłem na premierze, albo po prostu byłem dawno temu i tego nie pamiętam, ale tak jak właśnie pamiętam, to pierwszy raz byłem na premierze filmu, więc jeszcze może być tak, że jest tu ktoś, kto jeszcze filmu nie obejrzał, aby chciał. Więc jeżeli ktoś tak jest, to bardzo proszę obejrzyjcie film najpierw, a potem przyjdźcie obejrzeć recenzję, żeby sobie nie zepsuć sensu. A druga rzecz jest taka, że recenzje ma wyroskie zawsze robię z Adim? Bo! O ma większą wiedzę ode mnie i zawsze ta recenzja lepiej wychodzi, kiedy jest ktoś, kto nie wie i ktoś, kto wie i ze sobą rozmawiają, W jakoś po prostu to fajnie wychodzi. Niestety nie udało nam się tej recenzji zrobić razem, robię ją sam, przez co też może być troszeczkę gorzej, bo ja nie wszystko też wyłapię, a Adi mi powiedział kilka rzeczy, o których dobrze było, żebym wspomniał, więc ja się postaram w tym materiale wspomnieć. I to chyba w sumie tyle. Więc chyba możemy przejść. Multiversum, drodzy widzowie. matko, Multiverse'u jest po prostu, jest po prostu wspaniały po prostu rzecz. To jest taka kopalnia, taka, takie możliwości, taki potencjał, Potencjał. Słuchajcie, generalnie tak. Ja uwielbiam to jest też jeden z fajnych wątków, jakie lubię w filmach, kiedy są alternatywne rzeczywistości. To jest po prostu super, bo to jest taka możliwość. To można naprawdę zmienić kompletnie y, sytuację, zmienić kompletnie rzeczywistość, tak dalej, tak dalej. To daje wielkie możliwości. Sam zresztą, szczerze mówiąc, gdyby motywacją istniał naprawdę chciałbym spotkać alternatywnego siebie. Ja wiem jak, jak ja wiem jak to brzmi, ale gdyby istniał inny, ja to chciałbym go spotkać, zobaczyć jaki on jest, czym się ode mnie różni, i jaki jest. Może byśmy się dogadali. Wizualnie potencjał na to, żeby być film o... Multiversum jest po prostu ogromny. Jeżeli chodzi o Marvela, to tak moim okiem, no to robią to nawet dobrze. W ogóle też chęć na to, że późna doktora Stędzia mi się wzięła jeszcze ze Spidermana. Właśnie po pierwsze dlatego, że tam był wątek multiversum. I wtedy to wyglądało dobrze i miałem nadzieję, że to będzie fajnie poprowadzone w Doktorze Stędziu. W ogóle sam Doktor Strange swoją postacią kupił mnie już w Spidermanie. Więc chęć na ten film miałem ogromne, bo multiversum to jest coś, co ma wiekie możliwości i chciałem zobaczyć, czy to dobrze wyjdzie. I czy dobrze wyszło? No moim zdaniem tak. Dostaliśmy na temat tym rzeczywistości w której dzieje się akcja, nawet nie jedną, bo dostaliśmy ich kilka. Głównie była ta pierwsza, w której oni wylądowali, gdzie była to Rada Illuminati. Rada Illuminati to może ja nie będę się wypowiadał, bo nie wiem zbytnio o co z nią dokładnie chodzi. Więksi fani będą wiedzieć więcej na ten temat, także ja się na ten temat nie wypowiem. No i dostaliśmy głównie ten wymiar, jeszcze ten wymiar, gdzie był e, ten zły Doktor Strange, ten, którym księga zawładnęła i mu trzecie oko wyskoczyło. No on też był fajny. Jednak właśnie w jak zobaczyłem dwóch Doktorów Strange'ów, a w sumie to ile tam było chyba czterech, było w sumie Dr. Strange'ów? Tak był. ten Dr. Strange na początku filmu, nasz doktor Strange, doktor Strange ten, który umarł i ten zły. To mieliśmy czterech aż. No to mamy cztery różne wersje fajnej postaci. I no, jednak ten zły doktor Strange był całkiem niezły, szczerze mówiąc. Już nie mówię o tym doktorze Strange, o tym z początku filmu, bo on się pojawił chyba głównie dlatego, żeby te akcje jakoś zacząć. zacząć akcji jeszcze za samej Ameryce powiem, ale ten zły na przykład był fajny. Jeszcze tak mówiąc o Multiversum, ten wątek snów, ten wątek snów, gdzie jest powiedziane, że sny to są po prostu wydarzenia z alternatyw rzeczywistości. Ej, to jest fajne. Nie pomyślałbym, że takie coś może być, a jak to usłyszałem, że takie coś jest, to mówię, ej, to jest dobre. To jest dobre, to jest fajne. Więc uważam, że ten potencjał został wykorzystany. No, mógł być to lepiej, ale no, też jednak, no, mieliśmy dwie godziny filmu, też nie było zbytnio czasu na to, żeby bardzo dużo tych podróży było. Bo wydaje mi się, że gdyby tych podróży było trochę więcej, to też za bardzo byśmy nie mogli się wczuć w te, w te rzeczywistości, do których się udaliśmy. W sensie lepiej mniej tych podróży zrobić, a takich jednak konkretnych. Zwłaszcza, że i tak mamy prze przez te wszystkie podróże i potem rozmowę doktora stędzia z Ameryką na ten temat, jak śmiechali z tej rysunkowej. Ale szczerze mówiąc, do tej rysunkowej chętnie mi się udał zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Jak mówimy o multiversum, mówimy też o Ameryce. Co do Ameryki, nie myślałem zbytnio, jak to ma być rozwiązane, ale takie rozwiązanie, że jest ktoś, kto po prostu umie się przenosić między tymi wymiarami, jest takim rozwiązaniem takim, takim po prostu ok? Takim standardowym, i jakimś wielkim, takim standardowym, takim do przyjęcia. Nie wiem, pewnie znajdą się osoby, które powiedzą, że a można było to zrobić lepiej. A po co ona, niepotrzebna? Ja uważam, że jest takie okej okay rozwiązanie. Mogą być jakieś lepsze, ale to jest dobre rozwiązanie. Że mamy kogoś, kto potrafi podróżować między wymiarami. No, fakt, że jest to też głównie tego, żeby akcję popchnąć do przodu, że no mamy jakiś cel, bo mamy wandę. Która chce zrobić moc Ameryki? Wanda! Słuchajcie, Wanda! Wanda jest po prostu super postać, widzowie! Generalnie o Wandzie nie wiedziałem zbyt dużo. Gadałem z Adim chyba dzień przed filmem. Powiedział mi, że film miałem ci powiedzieć, żebyś obejrzał Wanda Vision, bo wtedy będziesz wiedział, kim jest Wanda. A powiedział mi to dzień przed premią, kiedy wszystkich odcinków już nie zdążyłem obejrzeć. Ale w każdym razie, Wanda jest świetną postacią. Naprawdę. Potężna, z jakimś celem trochę szalonym, i kurde, ja się w pewnym momencie dosłownie cykałem, czy ona dowie Amerykę, czy nie. Naprawdę. Więc jeżeli to wywołało mnie takie emocje, że ja się sam bałem tego że ona wygra, ona dowie Amerykę i że jeszcze coś jej zrobi, to, no to mamy dobrą postać, tak? W ogóle co do strachu, to generalnie ja się starałem nie patrzeć na inne recenzje przed nagrywaniem swojej, ale mignęło mi, że Kanon na gałęzi wstawił recenzję, gdzie był tytuł Horror od Marvela. I szczerze, horror to może być trochę. W sensie, nie powiedziałem, że to jest dosłownie horror, ale... No jest ten element trochę takiej grozy, takiego strachu. A nie przede wszystkim oczywiście ten martwy doktor Strange. Jak ja zobaczyłem, że Strange wchodzi w tego martwego doktora i on wstaje z grobu, ja miałem takie, o kurde. no tego się nie spodziewałem. Ale wyglądał całkiem spokojnie jeszcze z tymi skrzydłami zrobionymi z tych, yy, z tych duchów, on wyglądał całkiem okej. Okay. A ogólnie co do Strange'a, no powiedziałem na początku, że fajnie, bo dostaliśmy czterech Strange'ów i że Strange mnie kupił już w Spider-Manie, ale ogólnie tu Strange patrząc na sam film, no to Stędzie jest naprawdę w porządku, ma jakiś taki swój humor, który mi się podoba. I ogólnie nie mam co więcej powiedzieć, po prostu stędzie jest fajną postacią i tyle w sumie, szczerze mówiąc. Największą jednak tutaj moją uwagę skupiła na sobie Wanda, szczerze mówiąc, bo Wanda to jest po prostu Wanda. Ciężko inaczej to opisać. Wanda to jest po prostu Wanda. I tyle. Nie, przepraszam? Szkaj, ładna wiedźma. Ale jakoś wyjmuję Wanda po prostu. Aż tak przechodząc do filmu ogólnie, nie o samych postaciach. No, ogólnie film jest fajny. No, jednak ta akcja cała, ganianie, właśnie za Ameryką przez Wandę, te szukanie ksiąg, ta podróż do innej rzeczywistości. No, to wszystko jest fajne. Dla taka solidna historia, która rzeczywiście się trzyma kupy i gdzieś tam się jakaś ta akcja dobra dzieje. Co do fabuły, to jakie zastrzeżenie mógł mieć tylko do w ogóle tego, dlaczego Wanda chce. Podróżować. A ja chyba dlatego, że nie oglądam WandaVision i ja nie rozumiem dokładnie, co się wydarzyło. A i tak w trakcie miałem coś takiego, że z samego początku miałem. Co? Ona chce wziąć dzieci z innych wymiarów? A potem już tak po prostu mówiłem: Dobra, ma swój cel i tyle. Okej, okay. jest dziwny, taki dla mnie niezrozumiały, ale jest to okej okay cel. Ma jakiś cel, który pcha tę fabułę do przodu. Walki, widzowie, walki. Te walki wyglądały ładnie, naprawdę. Zwłaszcza, że ja jeszcze oglądałem yy, akurat film w 3D. Pamiętam, że Sam Raimi, w którymś materiale przed yy, wypuszczeniem filmu, mówił, że ten film jest idealny do oglądania w 3D. A ja akurat dosłownym przypadkiem oglądałem film w 3D, ale to nie dlatego, że pamiętałem, co Sam mi powiedział, tylko dlatego, że akurat seans, który mi odpowiadał, był w 3D. I szczerze mówiąc, naprawdę... Naprawdę to ładnie wyglądało. Te walki, wszystkie, to było po prostu piękne pod względem efektów. Naprawdę super. Rodziwo, jak często zwracam uwagę na soundtrack, to teraz na soundtrack jakoś tak uwagi nie zwróciłem. W sensie wszystko ładnie brzmiało, ale nie miałem czegoś takiego, że ten soundtrack jest taki naprawdę mega wow. Jak na przykład miałem przy oglądaniu zwiastu na Tory gdzie usłyszałem piosenkę Gansu, która jest naprawdę bardzo ładną piosenką. Tutaj właśnie nie miałem czegoś takiego, że ten soundtrack jest taki naprawdę super, hiper, super. Tylko po prostu był dobry. Po prostu, zwyczajnie. Okej, okay, czy jakieś braki ten film ma, bo się tak zastanawiam właśnie czy jakieś braki. Dla mnie chyba nie ma jakichś braków, ale jak tak rozmawiałem właśnie z Adiem oraz też z moim kolegą Kraduszem, poznałem serdecznie, też już takim większym fanem Marvela, to chłopaki mówili mi, że podobno miało być troszeczkę więcej y, występów w jakiejś postaci, ale że te występy zostały finalnie wycięte i było, że jedni mówią, że trochę szkoda, że tych występów nie było, a drudzy, że w sumie jak było za dużo tych występów, to trochę film by się skupił na tych występach, a nie na tym co się w tym filmie ma w ogóle dziać. Ja nie wiem co na ten temat powiedzieć. Ja tego braku nie odczuwałem. Jedyny brak, jaki może być, to dobrej sceny po napisach. Znaczy, jeżeli chodzi o sceny po napisach. Pierwszą scenę po napisach widziałem. Tą, kiedy stręcz tam rusza z jakąś kobietą gdzieś tam w jakiś inny wymiar. To tą widziałem akurat. Drugiej sceny po napisach nie widziałem. Mi tam właśnie Adip ten powiedział, co to, to po prostu, żeby było. To mi się trochę nie podobało, szczerze mówiąc, że jest scena po napisach, po prostu, żeby była. To trochę dziwne. Ale to nie było też coś, co bardzo wpływa na film. No, nie wpływa na film, bo jest to scena po napisach, tak? Szkoda tego po prostu, że taką scenę po napisach lekko naciągano zrobi, ale... To nic złego. Więc ja zdecydowanie film polecam. Jako niezbyt duży fan, Marvela ja się dobrze bawiłem, no ja mam nadzieję w końcu znaleźć chwilę czasu. Obejrzeć sobie wszystkie filmy MCU, ogarnąć sobie, żebym ja wiedział co się w tych filmach dzieje tak tak bardziej. Wtedy też będę mógł się trochę inaczej na ten temat wypowiadać. bo ja po prostu mówię, nie oglądam jeszcze żadnych filmów MCU, chociaż może kiedyś oglądałem Hulk'a? Nie jestem pewny. Zaczął się od no Way Home, no i teraz Doctor Strange Mobius nie jest chyba filmem MCU. Pamiętam, że czytam artykuł, czy on jest, czy nie jest. I chyba nie jest. Ale osoby, które się znają, napiszcie w komentarzach, czy jest. Czy Mobius w MCU czy nie. No i to będzie na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Napiszcie też w komentarzach co wy sądzicie o filmie. Ja sobie chętnie z wami porozmawiam. No i widzimy się w kolejnych filmach. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.